momencie, kiedy by się okazało, że Lublin zostaje europejską stolicą kultury, to będzie miało zdecydowanie większe znaczenie niż wygrana jakiegokolwiek innego wielkiego miasta. To też szansa, żeby pokazać, iż nawet we współczesnym świecie, w którym postawy konsumenckie zwyciężają, tworzenie daje bardzo dużo radości i zdecydowanie aktywność jest czymś, co procentuje w życiu. Wkroczyliśmy w etap rozwoju cywilizacji, który się nazywa społeczeństwo oparte na wiedzy. To znaczy takie, które jeśli nie będzie się uczyło, i to uczyło całe życie, nie tylko zdobędzie jakieś wykształcenie, będzie przegrywało z innymi społeczeństwami, ale z drugiej strony chyba jeszcze nie do końca uświadamiamy sobie, że tak faktycznie jest i że potrzeby poznawcze trzeba rozbudzać od najmłodszych lat, bo okres studiów to już jest w zasadzie za późno. Kultura wiedzy kształci odpowiedzialnych obywateli najogólniej rzecz biorąc, to znaczy takich ludzi, którzy rozumieją, że świat jest bardzo złożony, że w związku z tym politycy, którzy proponują łatwe rozwiązania, są demagogami, bo nigdy takich łatwych rozwiązań nie ma, błyskawicznego sukcesu i w związku z tym ludzie będą mniej się nabierać w kolejnych wyborach, nie będą liczyć na cud natychmiastowy. Wiedza gwarantuje również to, że łatwiej sobie poradzić z własnymi życiowymi problemami, a nie pierwsze niepowodzenie sprawia, że ktoś się czuje bezradny. Studia nie gwarantują bezpośrednio i natychmiast jakiejś określonej pracy, natomiast wytwarzają w człowieku pewną dojrzałość i predyspozycje umysłowe, które pozwalają mu łatwiej przekwalifikować się czy pogłębić wykształcenie. Chodzi się od pewnej stałej listy programów i kierunków studiów i w związku z tym może każda uczelnia maksymalnie wykorzystać swój potencjał, bo zawsze są uczeni, którzy pracują w określonych kierunkach, a inne ośrodki coś innego robią.